środku nocy zadzwonili do mnie z pracy. Była druga nad ranem. Nagła awaria, musiałam natychmiast przyjechać do firmy. Ogarnęłam się na szybko, wyszłam z mieszkania i skierowałam swoje kroki w kierunku windy. Nacisnęłam przycisk i czekałam na wyciąg, który znajdował się akurat na najwyższym piętrze bloku. Po chwili drzwi otworzyły się, a w środku stał jakiś facet w czapce z daszkiem opuszczonej na twarz. Lekko przerażający widok, zwłaszcza o tej porze. Gość ewidentnie nie chciał, żeby ktoś go rozpoznał i niezbyt miałam ochotę znaleźć się z nim na tak małej przestrzeni. No ale cóż, śpieszyło mi się. Przecież nie zerwę się teraz do ucieczki po schodach. Weszłam do windy i powiedziałam dobry wieczór, jednak nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Oboje jechaliśmy na parter, a kilkunastosekundowa jazda ciągnęła się w nieskończoność. W końcu winda stanęła, a mój tajemniczy towarzysz wyszedł z kabiny gwałtownym krokiem, szturchając mnie po drodze. Oczywiście nie doczekałam się żadnego przepraszam. Dość upiorna sytuacja, ale szybko zapomniałam o całej sprawie. Zwłaszcza, że miałam ważniejsze sprawy na głowie. 2 godziny później byłam już w domu. Zdejmując kurtkę, zauważyłam jednak coś dziwnego. W miejscu, w którym szturchnął mnie ten koleś z windy, zauważyłam ślady krwi. Wolałam nie myśleć, skąd się tam wzięły. Położyłam się do łóżka i szybko zasnęłam. Jednak po kilku minutach zbudził mnie dzwonek do drzwi. Tak jakbym mało miała przygód tej nocy. Spojrzałam przez wizjer. Policja. Otworzyłam drzwi i spytałam, o co chodzi. Okazało się, że w budynku doszło do morderstwa, a funkcjonariusz chodzi po sąsiadach i pyta, czy widzieli kogoś podejrzanego. Wiedziałam, że jeśli powiem o tym creepie z windy, to kolejny dzień mam z głowy na przesłuchaniach, a no to nie mogłam sobie pozwolić, gdyż tego dnia w robocie mieliśmy audyt. Stwierdziłam, że później sobie przypomnę i odpowiedziałam policjantowi, że nikogo nie widziałam. Pan władza podziękował, przeprosił za kłopot i poszedł. Tego samego dnia wieczorem oglądałam wiadomości. Mówili o brutalnym morderstwie w moim bloku. Dzięki nagraniom z monitoringu policja dysponowała już wizerunkiem zabójcy. Kiedy pokazali jego twarz na ekranie, serce na moment mi stanęło. To był ten policjant, który przyszedł do mnie w nocy.